nie, ja wiem, gdzie jest wishlista, już nawet miałem wishlistę, nawet mam gdzieś tam na jakimś tym serwie, ale nie grałem w końcu, bo kiedyś jakieś mi luki. Dobra, i Turek dalej bije creepy, rozpalona gra, zrobiona przez kredynów. Mamon GTRP, powrót do Valoranta, mistrz Sapera i Intera, zobaczymy. Kurde, ale bez kitu, fajna ta mapka była. Ty, oni grają w CSGO, a jest ta stara mapa, jak to jest możliwe? Fajna ta mapka. Chyba się źle wczytało. Mapka, bez kitu, ty. No kurwa, wiesz, grało się w to. Pamiętam takie kurwa, nie pamiętam jak ten gość miał kurwa, ale MES czy coś takiego. Taki chłop z Poznania usnął nam na miksie, potem się obudził, wszystkim bronię kupił. I tak pamiętam tą mapę dobrze. No i są C właśnie, biegają. Ale kosa za 2500. I Fenix wie, rozumiesz? I Fenix wie, przecież nie chce mi się nawet gadać. Nie, no on po prostu wie i tyle. Wiedział po prostu. Zobacz, i idziesz na łuku, on się odwraca w twoim kierunku, rozumiesz? Dlatego nie lubię takiego czegoś, weź to człowieku, bo to nieważne, nie będę się zastanawiać na replayu, to będzie po prostu widać, że on za dużo wie. I tak to się właśnie kończy. Gdzie on jest? Na podwyższeniu, tak? Jeden? I wychodzi w momencie, kiedy jedę na walku, rozumiesz? Całą tą drogę, on wie. Idę po picie. Dlatego nie gram na tych w Warszawach, bo to nie ma totalnie dla mnie sensu. Tak, jakby zmarnował czas teraz. Jest. I ten kretany mi tupnął. Dzięki barany, żeś mi tupnął na tym hevenie i mnie zeskanowali, ty głąbie. Tupnął. Po prostu. Głąb tupnął, bym wygrał grę, bo bym wskrzesił jeszcze kogoś i tyle mam do powiedzenia. Dlaczego on mnie wali przez smoka, jak idę na łoku? Ja ci mówię, że on jest pany gościu. Albo wie. Stary, stoję, nic się nie dzieje, zaczynam iść na łoku, zaczyna sprayować przez smoka w moją stronę. No nie wiem, no, dziwne takie. Ten jeden gość, no nie? I Phoenix, rozumiesz, śmieć. Ja mu to mu repy daję, no nie? Ja mu daję repy. Nie, nie tylko ten Phoenix zabije, nikt inny, no nie? Patrz, chodź. No nie? Chodź. Był gość shot, patrz, chodź. Rozlał się. Ma, dlaczego jesteś głupi? Ja ci mówię, chodź. Gość ma się nie żyje, gościu. Aha, przepraszam. A to co to za golasek? Ale to mogłeś powiedzieć, bo myślałem, że przyjdziecie. Ja dole, no. Muszę popatrzeć najlepsze ustawienie. O kurwa, jest też strzelanie. Ustawienia graficzne tej gry w necie. Nie mogę nic zrobić, ja no mam lagi w tej grze chyba, nie wiem. No lagi, no widzieliśmy wszyscy. Chyba, że taka durna. Ten śmietnik specjalnie na mnie biega cały czas, no to jest spalone te. Teraz nie wiem, normalnie kurwa. Musiał włączyć delay, bo to jest na pewno dziwne. No człowieku, paruwa, człowieku, patrzy mi w ekran, człowieku, przecież to widać jest. Zawsze od pleców mi przychodzi, nigdy od przodu, rozumiesz? To dlaczego cały czas na mnie biega, wytłumacz mi to. No to nie wiem, no to ciekawie bardzo, że chowam się gdzieś w rogu i on mi przybiega, tylko i w plecy zawsze zabija, no ciekawie.
Dobra, nieważne. Hej, hej. O, patrzcie jak klon. Ten gościu się na mnie teleportuje, to chwilę mnie zabija. Tepnął jak teleportować cheatera? Cześć Bartek, siemaneczko. Cześć Dawid, zastrzyma. I znowu, Fight Club. Jak mogę ci teraz reportować? 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 Fabułę przegrał. Świadka zabiłem. Co jest źle nie tak? Kurwa, świadka. Przecież mógł się koleżka przebrać za siema, tego, siema. Za... Co te chce fajnie? Ludzi rozjeżdżam. Ja już nie mam przerwy, już koniec. To samochody nie ma innych, to trochę lipa. O, ale się nie mogę doczekać, jak będę grał w to GTA. Dole, ty. RP. Spokojnie, ja wiem gdzie jest wishlista, już nawet miałem wishlistę, nawet mam gdzieś tam na jakimś tym serwie, ale nie grałem w końcu, bo kiedyś jakiś mi luki. Wishlista. No i tu już jest lucky guess, tu już jest lucky guess, tu już jest 50-50. Gdzie ona jest? 50-50? Ja nigdy nie widziałem co chodzi w tej grze, nigdy. Ja, ale... Ale jestem źle kliknąłem. Ja nie mam niekupana? Ojej, widzę ile to już. Rok chyba nie mam. Któregoś dnia widz napisał do Mamona, czemu mam bana? On odpowiedział nagle, nie, on nie ma. Sprawdziłem, sero nie miałem. Już chyba rok. No źle kliknąłem. Ty, przecież to dwójka jest. Miałem dwie pewne, no już za szybko chciałem. Mówiłem wam, że grałem kiedyś w to. Ja pierdolę, jaka mapa. Nie zauważyłem tego, bo tą trójkę patrzyłem, mówię, tu będzie miał. Tego nie zauważyłem, że ta trójka to dotyka. Za szybko się... Weź sobie beginner ulstaw, mordo. Ale zobacz. Tak samo tego drugiego robię. Nie rozumiem, dlaczego mój creep jest k***ą jebą i nie dobił przeciwnego creepka. Jak miał dobić, jak umarł? To jest cykl mamoński. Na razie zadowolony, dystansik. Niech ktoś spierdoli jedną grę, widzę i wszystko od nowa. O red, ale się nie dziwię, no way na topie to jest kurwa taki syzyf. Nie wytrzymał. Tyle mam do powiedzenia mu. Tak mówię, tylko śmiecie gają rężami na topie i to jest r***ane. Nic nie jest dobre w Bane w śmietniku na odległość. No ja nie wiem, ci ludzie normalnie wydaje mi się czasem, że to oni są tam po drugiej stronie, no nie? W Wayne na topa coś było dobre. Nie wiem. A głąb nie zgankuje, no nie? Głąb nie zgankuje mi, nie pomoże. Timo? Timo? Może no? O Boże. Kamila jest dobra? Takie coś? Czy kiedyś będzie powrót Infernum Calamity? Jak już to zwykłe Calamity, bo update będzie. Mam za jakiś czas.
Ten Devour of God będzie nowy, taki inny, większy. Nowe bronie, jakieś zbroje. Wtedy zagram. Ale póki co z Terrarii to Fargo Moda szybciej zagramy. Ale to dopiero po Elden Ringu, DLC. Boże, 16 będzie to DLC za 3 dni? 21? Nie oglądałem The Boys. Ja go potem będę fokusował, on nic nie będzie robił. 3 wyszły The Boysy? Nie jeden? Ciekawe, że tak robią. A wiem, on ten kowal i się może gdzieś śmiać, ale będę go robił. Ja pierdolę, słuchajcie, jaki sen miałem, że byłem takim kurwa niewolnikiem razem z innymi ludźmi i budowaliśmy piramidy. Ja taką taczką nosiłem, jeździłem cegły, nosiłem, naprawdę. I taki upał był, wszędzie piasek, pustynia, tak przecierałem kurwa ręką czoło. Taki zajebany byłem, masakra, budowaliśmy piramidy. Nikt mi nie pomoże, on pusznie zaraz tower. Boże no, co on robi? To są wspomnienia z poprzedniego życia? Ja może budowałem, no i teraz jakieś takie, wiesz, blokowałem jakąś cząsteczkę, wspomnienia. Kiedyś. Siema, siema. Nie no, jaki teleport. I 250 sekund czeka na nowego. Po co to kliknął w ogóle? Co on myślał, że się stanie? Co mu się dzieje? Co on tak pojechał chwilę? Powinien być immun. Dlaczego nie ma immuna? Okej, patrz to. Yes. Jak to immun? To tylko na miniony działa, niech przeczyta. Albo wardy. Ogólnie takie stwory. Wiarza to nie jest stwór. Jakie XD napisał? Ogromne, wyśmiał kurwa drużynę. Master, fucking garbage. The ending game, fucking garbage. Farming, red, XD, Master Reda robi, oni nam bazę kończą, Master Reda robi. Co ma zrobić, taka nafidowana jest przez niego? On podejdzie i go zabije, to Wayne. No jakieś śmiecie, nawet mi się nie wie, jak to podał prawo rówa. Powiedział, kurwa. Reda robi. To jakieś śmiecie, nawet mi się nie wie, jak to paworuwa tu się działa, człowieku, bo to jest zachowanie typowej paruwy, no nie? To nie jest normalnego gracza, to jest paruwa po prostu, takiego, który tak robi, to jest paruwa. Wymskło mu się, zamiast paruwa, to powiedział coś innego na P. To jest zwykły. To wejdzie z paruwa. Jezus, co to za teleport? Nasrałem mu na łeb, tak. O, nasrałem mu na łeb właśnie. On jakieś tu czarodziejskie backdory próbuje robić na mnie. Nie wiem, masz głąbu w teamie, nie da się nic zrobić, człowieku. Jaki to jest balans? Masz tu... Jak głąby w teamie? On widzi tą grę, co zrobił? Smurfa, tu masz śmiecia. Masz tu Smurfa, tu masz śmiecia. Stary, patrz. A osoba tak nie powie, że ma śmiecia. Masz tu Smurfa, masz tu śmiecia. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jaki to jest balans? Przecież te chłopy, co pracują w tym rajocie, to chyba naćpani to ustawiają, że oni uważają, że to są równe szanse. Bo na trzeźwo tak żaden człowiek by tego nie ustawił, gwarantuję ci. Na trzeźwo nie ma opcji, by ktoś to ustawił w taki sposób. Nie wiem, stary, to nie chodzi, że lepszy team, tak jest co grę. Po prostu oni chyba nie wiem, no. Nie potrafią tego zrobić. To jest chyba jedyna gra, w której takie coś... Oho, zabije! To jest jedyna gra, w której tak się dzieje, ziomuś. Że jest takie niezbalansowane, rozumiesz? No nie masz w innej grze tego.
To nie jest przypadek. Oni po prostu mają w***ne, dokładnie. Liczy się tylko hajs, zobacz, skina ci za 3000 wypuszczą. I mamą go kupi. Ale matchmakingu ci nie naprawią, bo po co? Bo strają na ciebie. Ale ulta, kurwa, zawalił. No dobrze. Glebym, kurwa, farta miał śmieć. Siemka, hej, dzięki. Tylko nie wiem, nie rozumiem tego działania tej postaci, którą on gra. Nie rozumiem, grałem, ty u mnie to tak nie biło, ja nie rozumiem tego. Kupi, a potem będzie narzekał, że nie ma kasy. To jest dziwne z tym narzekaniem na kasę. Bo na przykład niedawno co? Mówił, że nie ma kasy na grę, na Isaaca. 3 dni temu kupił rękaw gamingowy, taki co się zakłada, kurwa, na całą dłoń, za 500 zł i kosę w CS-ie za 2500 zł. A dopiero co przed chwilą powiedział, że nie ma kasy. A za chwilę takie coś kupuje. Ja nigdy nie zrozumiem, jak to działa, nie wiem. Raz nie ma, a raz ma, żeby takie 3000 wydać. Od tak, nie wiem. Teraz master śmieć idzie, teraz idzie, teraz to... No i koniec. Szkoda, że nie wszedł. Podejdzie i zginie, bo on się nigdy nie umie teleportować do bazy, jak ma HP. Przewiduje przyszłość. Tu się wydaje, że się tepnie. 6 sekund, zdążyłby. Ale on to skanceluje, tu podejdzie, kurwa, nie wiem po co i zaraz umrze. Patrzcie. Chciałem, że wskoczy. Nie wiem, nie rozumiem tego, nie rozumiem tej gry. Ta gra ma rozpalone turety. To jest jedyna gra, w której gość może ominąć creepy i turet go nie bije. To jest jedyna gra, w której możesz coś takiego zrobić. To jest bzdura. Czyż on jest bliżej linii turetu, to jakim prawem turet atakuje miniony? Ja tego... W docie ten turet nic nie robi? Jak to, że walniesz kogoś i on nie strzela w gościa? Zawsze wybiera pierw miniony. Rozumiem. Przecież ta kurwa lektorka, jak się odpala Lola, tam mówi. Bierze pierw, bije miniony. Jak zaatakujesz kogoś, to on w ciebie strzela. Tam kurwa jest taki tutorial. Co, on nie grał tego? Przecież kurwa, jeżeli ja teraz, bo to jest kolejny raz, gdzie gość wchodzi mi za linię creepów, ja go zabiję, stunuję pod turetem i turet nie, turet... Pewnie skipnął ten tutorial, no. Robi pałę, bije se creepy, które są w ogóle niegroźne dla mnie. Master to jest u mnie w teamie, gościu. Crash od września wola bardziej ogarnąć od niego? Pewnie tak. On 8 lat już gra. Nie wiem, nie mogę wygrać nic to już. No bo co on ma? No po co... Po co on tu polas? 8 lat? Tak, serio 8. On kiedyś powiedział na live'ie, no ja dopiero grałem, a ktoś znalazł, że on już 6 lat grał. A teraz już gra, wiesz, te 2 na live'ie, no to tak wychodzi 8. 8 lat już grał Lola. No i garbagę znowu. Lo. To się wypił tutaj, śmieć. To... Słyszałem takie echo elektroniczne. To się wypił tutaj. Dziwne. Tutaj, śmieć. To grę skończył właśnie. To i lopek. Dlatego nie chce mi się grać w tą grę. Granie solo nie ma sensu. Przyjdzie śmieć i ci nafiduje grę i tyle się to kończy. Jeszcze leci znowu nafidować. 7 level na 11. Rządowy i... kurwa 5-5 ma, najwięcej killi. Ten master. On mówi, że to śmieć, a ten master tak się stara, jedyny gościu w drużynie. I on pewnie mówi tak o, ja pierdolę, jakiego barana mam na topie, kurwa, może to wygram, nie wiadomo. A mama mówi, że ten master nic nie robi, tylko fiduje. Dobra, i turet dalej bije creepy, rozpalona gra, zrobiona przez kredynów. On nie ma już zasięgu wieży. Nie, dostał od wieży, dostał. Dobra. Dostał.
Co on mówi, kurwa, nie dostał. Strzelnia w niego wieża. Patrz, i Turek dalej bije creeper, rozpalona gra, zrobiona przez kredynów. Strzelił w niego. Łap w zasięgu Tureta. Na target i wali creepa, no ja tego nie rozumiem. Mizyku. Nie wiem, po co on tak podchodzi, nie wiem. I zobacz. Rozumiesz, jak rozpierdolona jest ta gra? Unstoppable, rozumiesz? Unstoppable, nie powinno mi nic dotknąć nawet. To za głupia postać bez hitu. Unstoppable, ale jednak stoppable, bo jednak może mnie dotknąć i zabić i nie dostaje damage'a. No tak. To nie jest ulti Kaylee. On nie rozumie, co to znaczy, te unstoppable. To jest jak ult Olafa. Ale unstoppable jednak. Unstoppable to jest siekiera tego. Siekiera tego. Jak on ma? Olafa. Bo jak rzuci, to doleci. Nawet jak on zginie, to ona leci. To jest, że stuny slow nie działają. Jak Malphite leci na tym ulcie, ten krótki czas, to nie możesz go wykopać, wypierdolić gdzieś. Musi dolecieć, musi. Fajesz. To jest unstoppable. A nie, leci, okej, okay, zginął, to już nie leci. Bo już stoppable jest jednak. Jednak jest stoppable. Nieważne, co doleci do celu, no. Ale on myśli, że jeszcze wtedy nie można go bić. Jest nieśmiertelny wtedy. Ciekawe, skąd śmieciu pany wiedziałeś. Jestem miniony, kurwa, no. Zabiją go. Bo nawczy. No. No, nie z ult. Jeszcze byś im uratował, jakby dalej poleciał, ale on woli pisać. Nie wiem, ja mu daję repkę. I teorianie, no nie mieli warda, ale wiedział, że tam pobiegłem, mimo że mnie nie widział, no nie? Taki powinien wszystkich kąt wypalać od razu. No i się dziw, że ludzie od tak sobie coraz częściej na łohakach lecą, jak na takie cheaty też przyzwalasz. Załocny, a ty jesteś obsrany gównem, zobacz, masz właśnie gówno, zobacz. Pyk. Co to za teleport? Jeny. Zobacz, ja tankuję, oni patrzą. Ja pierdzielę, co to był za odcinek?